Doskonała rodzina, nie? Jedyna, którą Pan Bóg stworzył i nam pokazał, że stworzył mężczyznę i niewiastę i że tym dwoje udzielił świętego daru przekazywania życia, nie innym. Nie? No i rozumiecie? I przed komisją to dziecko stanęło i kiedy zapytał któryś tam, nie wiem, czy nie przewodniczący komisji, mówi, a powiedz mi, co ty o tym myślisz, nie? To ona mówi, że tak, proszę Pana, ja nie potrzebuję żadnej terapii, mówi, bo ja w domu, jak mam problem, to idę do mojej mamy, przytulę się do niej i ją zapytam. Ona miała 12 lat wtedy. Przytulę się i ją zapytam, bo w moim domu moja mama, która mnie urodziła, mieszka z moim tatą, który mnie urodził, nie z jakimś wujkiem. Wie Pan, bo w moim domu moja mama, która mnie urodziła, mieszka z moim tatą. Jak mama nie potrafi, to idę do mojego taty, przytulam się, mówię, tatusiu, powiedz mi, bo w moim domu. I ona powtórzyła jeszcze raz to samo. Mój tata, który mnie urodził, mieszka z moją mamą, którzy mnie urodzili. A więc ja nie potrzebuję terapii, mówi to dziecko. Mówi, kto z was, odwróciła się na całą klasę i mówi, kto z was w domu ma ojca, mieszka z mamą i z tatą, którzy go urodzili. I na całą klasę, jeszcze dwie dziewczynki były. Na całą klasę, rozumiecie? I ona zapytała komisji, a kto z was w domu, w domu, w którym żył, miał mamę i tatę do końca, kiedy poszedł w dorosłe życie. A więc mówi, to nie ja potrzebuję terapii, bo ja w domu mam mamę i tatę. Na tyle był chłop bystry, że mówi, dziecko, a więc idź spokojnie do tego domu, do swojej mamy, do swojego taty, idź bezpiecznie do domu. Ale zobaczcie, jakiej procedury zostali poddani ci ludzie. To są antychrześcijańskie, antykatolickie prawa, które nagle gdzieś zaciskają nas w kąt i teraz ty musisz udowadniać, że nie jesteś jeleniem. No bo jakby mogli, to by ci zrobili siodło na plecach, garby dwa i by powiedzieli, że to jest jeleń. Przecież jesteśmy chrześcijanami, mamy swoją godność, rozumiemy więcej niż inni. Nikt nie wyznaje światu pięknej miłości jak chrześcijanie. Zawsze, to do dzisiaj, wśród nawet w Jerozolimie, wśród muzułmanów, jest powiedzenie, jak się krzywda ci dzieje, idź do chrześcijan, oni ci pomogą. Oni wiedzą, gdzie otrzymają pomoc. Przecież siostry zakonne na Górze Oliwnej mają sierociniec i tam wcale nie ma chrześcijańskich czy katolickich dzieci. Tam są dzieci całkowicie inne. Różnych wyznań, różnych religii. A więc to pokazuje nam, kim my mamy być i jak mamy to wszystko rozumieć. Ale dużo teraz zależy jednak od rodziny, od rodziców, od wychowania i od wymagań, które stawiamy. To, przed czym ja bym zawsze przestrzegał, to musicie, bo to już z przykładów różnych świadectw, wiem, że na przykład nie wolno nigdy przeklinać swoich dzieci, złorzeczyć swoim dzieciom. Nie wolno. Ty masz błogosławić jako ojciec, nawet jak ten twój syn jest głupek. Nawet jeżeli stracił rozum. I ciebie nie szanuję jako ojca, ty go błogosław, bo błogosławieństwem tak naprawdę dopiero wprowadzasz go w przestrzeń Bożego miłosierdzia. Jeżeli go przeklniesz, to diabeł dopiero wtedy zatańczy. Bo on i tak jest w drodze, na niebezpiecznej ścieżce idzie, bo już samo to, że on walczy z ojcem czy z matką, już go stawia na marginesie, że sam może ściągnąć na siebie konsekwencje swojej głupoty, bo tak jest prawo Boże ułożone. Mało tego, zamiast jechać 40 na godzinę, jedzie 140. No i wylatuje z tego, no bo prawo fizyki cię wyrzuci, no nie ma innej możliwości, nie? Wyrzuci cię, rąbnie w drzewo, zabije siebie, pozabija ludzi i jeszcze powiedzą mu, Bóg tak chciał, na nagrobku jednemu głupolowi tak napisali, nie? Bóg chciał, żeby on jechał 140, miał licznik się zatrzymał na 140, na drzewie, na zakręcie. Pan Bóg chciał, żeby jechał po pijanemu. Rozumiesz, że Pana Boga w to włączyli. No ludzie kochani, no co ma Pan Bóg wspólnego z tym, że ktoś po pijanemu czy na dragach siada za motocykl, nie? Bierze jeszcze trzech kumpli, bo dwóch, bo w trzech jechali. I jednego kalekę zrobił, drugi przeżył. Nic mu się nie stało. W pole wyleciał z boku, miał więcej szczęścia. No ale musimy zrozumieć, że i tak jak prawo fizyki tak nam pokazuje, to podobnie jest prawo duchowe. To, co Pan Bóg mówi do Adama i Ewy w raju, dzieci, wszystko jest wasze, ale tam nie idźcie, bo tam jest śmierć. Tam bądźcie ostrożni. Pan Bóg nie mówi, niebo moje, nie? Pan Bóg mówi, wszystko jest twoje, ale tam, dziecko, bądź ostrożny, bo się oparzysz.
I człowiek nie zawierzył Słowu Bożemu, wczoraj mówiliśmy, a zawierzył Słowu demona. Nie? Na tym polega grzech. Że człowiek odrzuca objawienie Boże, to co mówi Bóg, a zawierza Słowu diabła. Idzie za tym, co mówi diabeł. Na pewno nie umrzecie. I tak samo jest dzisiaj. Pan Bóg mówi, żyj tak, daję ci program na życie, a więc żyj, moje prawo, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, czyli nie bezcześć tego, co jest dobre. Daru mowy nie wykorzystuj, aby niszczyć drugiego człowieka. Czci ojca i matkę. To jest porządek Boży. No, czy ktoś wymyślił coś lepszego? Przecież cały dekalog można na jednej takiej małej karteczce napisać. I ta sprawa reguluje wszystko. Wszystkie stosunki między ludźmi i między Bogiem a ludźmi. Jedna mała kartka, na której jest wypisanych 10 zasad. Czy ktoś wymyślił coś lepszego? Gdyby było lepsze wyznanie miłości, niż uczynił to dla mnie mój Bóg, to bym zmienił religię. Rozumiecie? Gdyby ktoś mi wyznał piękniej miłość, ale to jest niemożliwe, bo mój Bóg na krzyżu umarł dla mnie i nigdy nikt już nie zrobi nic więcej. I mało tego, moc tego krzyża włożył mi w ręce, że mogę piekło targać na łańcuchu i wiem, że to jest prawda, bo doświadczam tego na co dzień. Że mogę piekło na łańcuchu prowadzić. I dlatego chrześcijanie muszą mieć pewność wiary, bo jeżeli zaczynamy wierzyć już nie po swojemu, znaczy nie po chrześcijańsku, tylko po swojemu, no potem nie dziw, że nie masz władzy nad złem w domu. Jeżeli to nie jest praktyka wiary, jak ona ma być, czyli jeżeli ty nie jesteś tak naprawdę wiernym Panu Bogu, bo komu Chrystus dał władzę nad piekłem? Mówił, tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. On już byle komu nie dał władzy. Już zażądał, jeżeli chcesz w moje imię piekło prowadzić na łańcuchu, to już musisz we mnie wierzyć. A więc tym, którzy uwierzą, te znaki będą towarzyszyć. W moje imię będą złe duchy wyrzucali. Na chorych będą kłaść ręce, odzyskają zdrowie. Węże będą brali do rąk i nic im nie będzie szkodziło. Nawet jeśli zatrute wypiją, to nic im nie będzie. Pamiętam, może nie. Może coś lepszego. Nie. A więc, no nie chcę potencjału za dużo zła wprowadzać, bo to potem mamy piękniejsze świadectwa i przykłady. A więc rzeczywiście, jak patrzymy na to i widzimy jako chrześcijanie, to wtedy rozumiemy, że nie możemy we własnym domu godzić się na zło, bo jak świadomie przeżywasz swoje macierzyństwo i ojcostwo, to inaczej Bóg błogosławi twoje dziecko. Przecież my z bratem Jackiem od 10 lat mamy takich duchowych dzieci poczętych, to już dziesiątki pewnie. Ludzie do nas przychodzą, że po konferencji o rodzinie, po przeczytaniu lektury książki, otwierali się jeszcze raz na życie. Zapragnęli mieć jeszcze jedno dziecko. Pokazują nam te dzieci. To nie jedno, wiele już takich było. Po pielgrzymkach zapragnęli przeżyć ojcostwo i macierzyństwo tak, jak to Biblia ukazuje. Jestem ciekaw, co to za dzieci będą. To dopiero będzie jazda. Ja się za nie modlę i na każdą mszę zapraszam ich aniołów stróżów. Tak. Na każdą mszę zapraszam aniołów stróżów tych bąbli, co się tak poczęły, bo to będą dzieci błogosławione. Jestem przekonany. To ręka Pańska nad nimi jest. Jeżeli człowiek otwiera się z pragnienia Bożego na życie, to jest całkowicie inaczej niż nasza chódź, nie? Bo żenidło urosło, to każdy by chciał przekazać życie, nie? Bo to natura do tego pcha. Ale człowiek ma rozum. I dlatego z naruszenia przekazywania życia ma korzystać przy pomocy również rozumu. I wtedy ma odniesienie to do Pana Boga. No ale właśnie, jeżeli świadomie przeżywam macierzyństwo, ojcostwo, no to mam też świadomość tego, co Bóg przeze mnie daje dziecku. Że to błogosławieństwo ojca naprawdę jest ważne. Że błogosławieństwo matki jest ważne. Kiedy ja to zrozumiałem, to nie odpuszczam rodzicom. Zawsze było błogosławieństwo w domu, bo u nas wychodząc z domu nigdy nie mówiło się inaczej, jak zostańcie z Bogiem. A więc dziecko, niech cię prowadzi Bóg, idź z Bogiem. No tak. Albo szczęść Boże się mówiło. Na Śląsku więcej jest szczęść Boże. Ale to też musi być przeżywane zgodnie z wiarą, a nie tylko jako dzień dobry. Bo można również i z chrześcijańskiego pozdrowienia zrobić dzień dobry. Tu nie chodzi o dzień dobry. Tu chodzi o przeżywanie wiary, czy odniesienie do Pana Boga. Czy jako matka mówisz, niech cię prowadzi anioł Boży w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli możesz walcząc o swoje dziecko, aniele Boży, wysyłasz dziecko na wczasy. Strzeż mojego dziecka,
przekazuję ci na ten czas moją macierzyńską władzę, mówisz do Matki Bożej. Tak, chroń moje dziecko, żeby dla Królestwa Bożego było. Nie dla diabła, nie dla piekła je urodziłem. Chcę, żeby ono bezpiecznie przeżyło ten piękny czas. Żeby wypoczęło, ale żeby o Bogu nie zapomniało. A więc czuwaj, żeby zło nie miało dostępu do mojego dziecka. Oddajesz swoją władzę matczyną, ojcowską, aniołowi stróżowi. Tak samo. Prowadź to moje dziecko. Prowadź tą moją żonę, mojego męża. Tak. Ty na mocy sakramentu małżeństwa masz tak samo władzę nad żoną i nad mężem. Bo staliście się jedno ciało. I dlatego, kiedy małżonka błogosławi męża, to błogosławi również swoje dzieci. Kiedy mąż błogosławi żonę, to błogosławi swoje dzieci. To, co mówiłem wam wczoraj, to świadectwo tej mamy, która przygotowywał się ten tato do tej śmierci. I na końcu, prawda, kiedy już przygotowany był, bo nie chciał umierać jako poganin, nie chciał umierać w szpitalu, świadomie podjął, nie było wczoraj wszystkich, to krótko przypomnę, świadomie widział w szpitalu, przeżył bunt, bo zachorował na raka, w szpitalu zobaczył, co się dzieje i mówi nie. Ja nie chcę tak umierać. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ja chcę świadomie przeżyć swoją śmierć. I poprosił o to Pana Boga, o pomoc. Bo na początku zbuntował się, że zachorował. A potem zobaczył, jak umierają ludzie bez Boga w szpitalu. I mówi, nie, to nie jest mój świat. Do tego świata ja chcę to przeżyć z Bogiem. Odmówił potem już w końcu leczenia w domu. Straszyli go, że będzie cierpiał, że będzie krzyż nosił straszny, że sobie nie poradzi. A on praktycznie bez leków kilka miesięcy przygotowywał się słaby. Przygotowywał się do świadomego odejścia, a więc regulował wszystkie swoje sprawy z Panem Bogiem, z ludźmi, nie? Rozmodlił się, dojrzał tak duchowo, że kiedy już był tak słaby, jak ta mama mówiła, leżał w łóżku, mogłam tylko być obok niego i trzymałam go za rękę do samego końca. Był jasny umysł, do końca do mnie mówił, mówi do ostatnich chwil, najpierw błogosławił, mówi Boga za wszystko, co dostał, za rodzinę, za dzieci, za to, że pozwolił mu dom zbudować właśnie jako rodzinę, że dzieci nie potraciły wiary, mówi błogosławił Boga za mnie, za żonę. Tak. I w końcu, kiedy mówi, anioła wysyłał z błogosławieństwem do każdego swojego dziecka, do każdego swojego wnuka. A na końcu pobłogosławił żonę i mówi do niej, zapal gromnicę, bo oni już tu są. Za chwilę będzie koniec. Całkowicie spokojnie. Za chwilę rozpromieniony, nie żeby się śmiał, ale na twarzy bił blask pokoju, niesamowitego pokoju. Nie pytała nawet go, kto ci oni, ale zrozumiała, że to są bliscy zmarli. Że to jest zmarli z rodziny, że dostał taką łaskę, takiego właśnie umierania. I kiedy zapaliła gromnicę, na końcu jeszcze raz ją mówi, bądź, niech Bóg cię błogosławi, pamiętaj, mówi, ona mówi, pamiętaj o mnie, gdy będziesz już po drugiej stronie. Uśmiechnął się i skonał. I to był moment, kiedy mówi, dokładnie w tym momencie zgasła gromnica. W tym samym momencie, nie sekundę później, nie sekundę wcześniej. Ja byłem też przy takiej śmierci, gdzie na słowo amen serce stanęło. To jest coś niesamowitego. Jeżeli człowiek, chrześcijanin, świadomie przeżywa swoje spotkanie z Panem Bogiem, to Bóg wchodzi w to, bo On chce być z nami obecny. I nawet śmierć może cię umocnić. Mnie wiele śmierci umocniło w wierze. Paradoksalnie byłem szczęśliwy i dziękowałem Bogu za to, co mi pokazał. Śmierci, które widziałem, mnie umocniły w wierze. Przecież pamiętam taki moment, kiedy w szpitalu siostra krzyczała, byłem odwiedzić kolegę, że kobieta umiera, nie ma kapelana, żeby podejść. Podszedłem tam, widzę kobietę, Helena miała na imię, pamiętam nawet imię. Stoi młody mężczyzna, kim ta pani dla ciebie jest? To moja mama. I zaczęliśmy się modlić, opowiedział mi historię, mówi, cudowna kobieta, owdowiała, trzech synów wychowała na kolanach, codziennie modlili się za ojca, który zmarł i tak przygotowując się, mówi, przywiozłem ją wczoraj na badania, a ona się modliła, tak długo chciała żyć, dopóki ostatni syn się nie usamodzielni, kupiłem dom, proszę księdza, zrobiłem mamie mieszkanie. Przygotowałem wszystko i wreszcie wezmę ją z tej biedy, żeby sobie spokojnie teraz mogła bezpiecznie żyć w jakimś tam komforcie. Przywiozłem ją, a ona popatrzyła na mój dom, mówi, no dziecko kochane, wreszcie mogę iść do taty, mówi, wreszcie mogę spokojnie umierać. Nie? I on mówi, mamo, co ty gadasz? Nie? Przywiózł ją tylko na zwykłe badania lekarskie. I co się okazało? W nocy przyszła zapaść.
I on mówi: księże, ja przychodzę rano, mama jest w agonii, to już jest koniec. Ja bym sobie nie wyobraził, że mama bez kapłana umrze. Ona dnia nie było, żeby chociaż na chwilę nie wstąpiła do kościoła. Chociaż na chwilę, nie było takiego dnia. Podszedłem, a ona w takich konwulsjach, bardzo mocno, jakby coś chciała dać znać. Podszedłem, położyłem rękę na ramieniu, mówię: pani Heleno, jestem kapłanem, misjonarzem. Syn prosił, żebyśmy się pomodlili na tą ostatnią drogę. Jeżeli pani słyszy, proszę się modlić z nami. Rozpromieniona twarz. Całkowicie kobieta rozluźniła się i zaczęliśmy się modlić. Udzieliłem wszystkich sakramentów świętych. Na twarzy pojawiło się taki niesamowity pokój, taka twarz, szczęście to trudno, ale taki niesamowity wyraz twarzy. I mówię: a więc niech Bóg panią błogosławi. Pobłogosławiłem i odmawiamy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Tit, brzęczyk włączył serce, że stanęło. Rozumiecie? Bym nie uwierzył, gdybym tam nie stał. Amen nie było słychać, tylko brzęczyk dał znać, że serce jej stanęło. Bo jak człowiek chrześcijanin autentycznie z Panem Bogiem próbuje, to i Pan Bóg nawet i w śmierć wejdzie i pokaże, że jest obecny. Dla mnie to jest proste. Ale właśnie musimy to przeżywać jako chrześcijanie, jako katolicy. Dlatego też nie wolno nam na przykład godzić się na zło. Bo często jest tak, że rodzice pod własnym dachem godzą się na zło i na grzech dzieci, albo nie daj Boże finansują grzech dzieci, albo na to wychowanie dzisiaj. Przecież to jest coś niesamowitego, co się stało, to bezstresowe wychowanie doprowadziło do wychowania egoistów, samolubów i nierobów. No co to ma znaczyć? Wiecie? To się w głowie nie mieści. No. Przecież to my widzimy po osobach, które się zgłaszają do seminarium nawet. To nie jest ich wina. To jest wina wychowania. Nikt nie powie, że nie idzie wychować, że dziecko nie będzie reagowało na głos ojca czy matki. No jak to jest w ogóle możliwe? To gdzieś u początku jest zaniedbanie. Ja mówię, no to psa nauczę w 3 miesiące, że reaguje na moją komendę. No psa, zwierzę, które nie ma rozumu. Nawet nie 3 miesiące mi schodzi. Miałem psa, który, jak powiedziałem, siada obok mnie, to siedział się, nie ruszył, godzinę siedział. Był taki, bo kochany pies. Tak. Wychodził po mnie nawet na autobus. Wiecie? Takiego miałem. Tak go wyuczyłem. To chory. Mam wiarę, że jak ja wyjeżdżałem, to on był chory. Nie? Przez jakiś czas. No. Ale mówię, no, to ja psa potrafię nauczyć, a człowieka nie idzie nauczyć, żeby reagowało dziecko na głos ojca i matki, że czegoś nie wolno. To mi się to w głowie nie mieści. To co chcecie powiedzieć, że pies jest mądrzejszy od dziecka? No bo co, jak to należałoby rozumieć? Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale jeżeli odejdziemy od jakichś zasad, od sposobów rzeczywiście no, rozróżnienia dobra i zła i nie reagujemy na zło w ogóle, no to potem mamy kościół, że w kościele mi ściągnęłyby prawie z ołtarza, nie? I wylały krew pańską, ta maluchy. Tak narabiały, że nie mogłem dać rady tam. Nie, nie miałem ministrantów, to potem musiałem 2 ojców postawić, mnie pilnujcie mi tutaj, bo no, jeden by sobie zęby wybił tam przy ołtarzu, drugi by mi się zapalił, tak. No bo tak narabia. A tatuś z mamusią się cieszą, że synek, prawda, rozrabia. No, no masz go. No. Zapominają, że diabeł rzeczywiście go prowadza, bo przecież przy ołtarzu, pod krzyżem. Przecież najwięcej kazań to mi popsuły dzieci i księża. Wychodzący z konfesjonału najczęściej. Tak. Najważniejszy moment Słowa Bożego, kiedy ludzie są otwarci, kiedy już mają podjąć w sercu decyzję, żeby przylgnąć do Bożego miłosierdzia, ten ci otwiera konfesjonał. No, zamknięte. No i wiem, no wylał. Udoił wiadro mleka, kopnął i wylał wszystko. No, no tak. No tak, no bo co? No bo jak już jest rozproszenie, to się pół godziny człowiek idzie za tą myślą, że widzi, że to wszystko jest logiczne. Otwiera serce. Jest moment, kiedy chcesz przylgnąć do tego, bo czujesz to już jako swoje. I w tym momencie ci diabeł: mamo, siku! I mam. I już nagle, no siku, siku, no dobrze, no tam też to się odezwie, tam zaczyna płakać, i już nagle się robi szum i rozproszenie. Bo ja to dokładnie wiem, kiedy to się dzieje. A dlatego obmadlamy, na przykład misje święte są obmodlone, miesiącami je przygotowujemy. Do Michała Archanioła, do aniołów stróżów, żeby nam nie zakłócali tego, co my robimy. Żeby jak najwięcej można było tego Słowa Bożego rzucić na grunt urodzajny. Żeby nie było, że to co Pan Jezus mówi, no kruki przyjdą i wydziobią. To ma tak zapaść w serce, że człowiek zrozumie, powie: nie, tu jednak jest prawda. Nawet jak on nie zapamięta tego, to on wie, że tu jest prawda. I byle teraz jakiś tam chłopiec go
nie wybije z tego zrozumienia chrześcijańskiego, katolickiego, trzeba tu zaznaczać teraz. Poza tym to, co mówiłem, no spotykam ludzi, rodziców, o wszystko się modlą dla swoich dzieci, nie? O wszystko, o zdrowie, o to, żeby egzaminy pozdawały, a żeby tam cuda powygrywały, a żeby konkursy jakieś pojadały. I teraz, a najmniej próśb to mam takich, szczególnie jak dzieci są małe, żeby te dzieci osiągnęły szczęście wieczne, żeby że to pragnienie w ich sercu, żeby było wykalkowane na wieki. Że to jest pierwotnym pragnieniem ojca, serca ojca i matki. Bo co z tego, że ono studia zrobi, co z tego? Ja mi opowiada, no córka to, tam wyjechała, tam czy tam. No wie, no dobrze, to mnie nie interesuje. Mi powiedz tylko, jaki ona ma świat wartości. Czy to, co dla ciebie było święte, Bóg, przed którym klęczysz w kościele, czy jest w jej sercu? Czy ona praktykuje? Czy wchodzi z Chrystusem w świętej komunii? Czy jednoczy się z Nim w Eucharystii? No i zwieszają głowę. No co z tego, że studia skończyła? No co z tego? No co z tego, że ja bym cały świat zyskał, jak ja się złajdaczę i zrobię zgorszenie jako ksiądz? Rozumiemy. To jest jeszcze gorsze niż wszystko. A więc to pragnienie musi być na pierwszym miejscu. I teraz, jeżeli ono jest zasiane jako pierwotne pragnienie, to wtedy możemy budować. To wtedy już ani studia, ani biznesy, ani pieniądze cię nie zniszczą, bo jak masz kręgosłup ustawiony, to wtedy to, co Pan Jezus mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Czyli Bóg da ci to, bo wie, że to już ciebie nie zniszczy. Że wiesz, co jest dobre, że potrafisz rozróżnić dobro i zło. Ja tak nieraz widzę po moim sąsiedzie. Mój dobry przyjaciel mówi, słuchaj. Mówi, Boguś, zobacz. Całe życie jak wariat pracowałem. Mam 3 córki. Mam 3. Mówi, sąsiad ma 3 synów. Mówi, człowieku, wszystkie 3 skończyły studia, nie? Mówi, wyjeżdżałem za granicę, jak wół robiłem. Dzisiaj żałuję, że to robiłem. A ja mówię, dlaczego? No i mi mówi, ta tam tak żyje, ta tam tak żyje, ta żyje tak. Mówi, sąsiada chłopaki skończyli zawodówki. Ten otworzył firmę, ten ma warsztat samochodowy, ten ma ciesielkę. Każdy z nich coś porządnego robi. Wnuki bawią się koło domu, dziadkowie je widzą i mówi, a ja mówi, nie wiem, czy kiedykolwiek będę w ogóle wnuki widział. Nie? I on mówi, ja mówię, nie możesz tak patrzeć, próbowałem go jakoś, nie, ja to przemyślałem. Ja się źle modlę, ja nie powinienem im dać tego wykształcenia. On mi tak powiedział. Nie? To jest mój kolega, który mówi, nie powinienem tego zrobić. Bo to mówi, ja na zgubę dzieci wysłałem. Mówi, na zgubę. Wszystkie 3 się pogubiły. Nie? Wszystkie 3 się pogubiły. No i właśnie. No teraz mówię, no może i rzeczywiście, może chociaż w domu przykład był. Wydawało się, że wszystko dobrze. Bo przykład był, nie można powiedzieć, że nie. A gdzieś ci właśnie diabeł potem strzeli z boku, nie? Gdzieś ci strzeli z boku. To nie zawsze jest wina rodziców, że dzieci się pogubią. To nie. To jest wiele czynników, bo możesz wszystko zrobić czasem i nagle się strzeli z boku jakiś wacek i wyrwie wszystko i córka pójdzie, nawet nie wiesz po co, nie? Ale wtedy musisz wiedzieć, że zła nie wolno popierać. Nie wolno tym bardziej finansować. Bo jeżeli finansujesz zło, ja znam sytuację, kilka mam świadectw, gdzie rodzice wysłali swoje dziecko i pobłogosławili je na nierząd. Rozumiecie? Na nierząd. Przemyśleli to ludzie inteligentni, z wykształceniem. Poprzemyśleli wszystko i córkę zgodzili się i wysłali na nierząd do Włoch, żeby zamieszkała z jakimś tam dziadem, no bo muszą się wypróbować, czy oni do siebie, czy to będzie małżeństwo. I oni ją na tą drogę pobłogosławili. Wyobrażacie sobie? Rodzice pobłogosławili dziecko, które wyjeżdżało na nierząd. Wierzcie mi, nie ma tam już nic. Nie ma nawet, po roku czasu tam już nie było czego z tej dziewczyny zbierać. Po roku czasu. Tam już piąty ją próbował. A dzisiaj to aż boję się do nich zadzwonić. Boję się. Ja mówię, ludzie, czy wyście oszaleli? No wie ksiądz, no mówię, czy wyście oszaleli? No jesteście chrześcijanami, uczniami Chrystusa. Czy wy rozumiecie różnicę pomiędzy dobrem a złem? To nie jest kwestia głosowania. Bo my możemy sobie wszyscy zagłosować, że od jutra nie obowiązuje nasz przykazanie nie kradnij i ono zostanie nie kradnij. Możemy zagłosować, że od jutro wolno cudzołożyć, przykazanie zostanie nie cudzołóż, to się nie zmienia. To nie zależy od naszego głosowania.
Prawo Boże jest niezmienne. Jeżeli cały świat zagłosuje, że od jutra się nie starzejemy, to i tak będziemy się starzeć. To nieznane, to jest prawo natury. Prawo natury też jest prawem Bożym. Że od jutra nie umieramy, będziemy umierać. To są kwestie nieprzegłosowalne. Tego nie da się przegłosować. I dlatego tym bardziej chciałbym, abyście tą świadomość mieli, że na przykład i ostrzegali przed tym też swoje dzieci, nie? I swoje wnuki szczególnie, że nie ma możliwości, żeby na złu zbudować dobro. Nie ma. Nie ma takiej możliwości. Te konsekwencje potem przechodzą jeszcze na następne pokolenia. Przecież mamy doświadczenia, my, jestem misjonarzem Świętej Rodziny, my mamy mnóstwo rekolekcji dla rodzin, dla małżonków, dla zakochanych, dla tych, co się odkochują, a się nie chcą odkochać, różnych takich, wiecie, tak, poranionych, pokrzywionych, wszyscy tak, dla niezadowolonych z życia, ta, też takich mamy rekolekcje, ktoś wymyślił, kolega, i zgłosili się chętni, tak, zgłosili się chętnie, nie? Dla starych panien raz jeden kolega ogłosił naukę, zażartował i przyszły niezadowolone stare panny, wiecie, przyszły na naukę do niego, nie? Chyba ze 7 było. No co, nie ma tej nauki? On żart puścił taki, wiecie, no, w czasie misji świętych. No, ale, bo, czyli ludzie potrzebują różnych tematów i takie żeśmy tam poustawiali, żeby dać możliwość dialogi małżeńskie, żeby nauczyć ludzi w małżeństwie rozmawiać ze sobą. Bo nawet nie rozmawiają. Dlatego od fundamentów zaczynamy, to co wczoraj mówiłem, że nie ma, nikt nie wymyślił nic lepszego dla dziecka, jak widok ojca, który wyznaje miłość matce tego dziecka. Rozumiemy, to są rzeczy, to jest kalka, bierzesz to i te dzieci nie mają stresu. Te dzieci nie mają stwierdzonych tych zespołów różnych, tego wszystkiego, wiecie? Całkowicie inaczej funkcjonują. Widok matki, która wyznaje miłość ojcu dziecka, czyli harmonia w domu, rodzina w domu. Poza tym 10 lat, ponad 300 konferencji, rekolekcji i misji pokazują też jeszcze jedną rzecz i na to zwróćcie uwagę, że rzadko, bardzo rzadko, też się zdarza, ale rzadko, problemy w komunikacji z rodzicami, ze zrozumieniem, dzieci rodzice i dzieci Bóg rzadko są w rodzinach, gdzie perfekcyjnie pielęgnowany był język polski. To jest ciekawa rzecz. Ja od 10 lat się temu przyglądam i zawsze pytam, że tam, gdzie ten język mimo wszystko był mocno pilnowany, bo co to też znaczy? To znaczy, że rodzice rozmawiali dużo z dziećmi. Rozumiemy? To znaczy, że mieli czas dla dziecka, ale też i świat wartości, kulturę, dziedzictwo, zwyczaje, religię przekazuje się w języku, którym się urodziłeś. Ty możesz w innym przekazać tylko jakąś informację. Tylko informację. Natomiast całe ciepło, semantyka, to przecież my barwą głosu możemy powiedzieć. My możemy sposobem, no, na przykład no, Kuba idzie do szkoły, no to możemy na 5 sposobów to powiedzieć. Nie? Co chcesz zaakcentować? To, że Kuba idzie do szkoły, no to mówisz Kuba idzie do szkoły. Nie? Chcesz zaakcentować, że on idzie, no to mówisz Kuba idzie do szkoły. Nie jedzie, idzie do szkoły. Rozumiemy, nie? Ty słowem, sposobem powiedzenia stawiasz akcent w zdaniu. Nie, nie ty, ktoś mówi Kuba jest na wagarach. Nie, Kuba jest w szkole, czyli Kuba idzie do szkoły, akcent kładziesz na szkołę, nie gdzie indziej, nie idzie do sklepu, idzie do szkoły. Rozumiemy? Na różne, można wyakcentować tam jeszcze inne rzeczy. A więc język jest nośnikiem wszystkiego. Wy sobie nie zdajecie sprawy, bo urodzeni jesteście w tym języku. Ja z językiem pracuję, no bo jestem kaznodzieją, to my żeśmy to na różne sposoby sprawdzali, patrzyli jak to pracuje. Co to retoryka była. To nieważne, że profesor posiadł wiedzę. Jak jej nie umiał sprzedać tej wiedzy, to we worek ją mur. To dopiero jak umiał ją sprzedać. Dlatego ukoronowaniem wszystkiego, co było? Ukoronowaniem wszystkiego. Retoryka. Czyli umiejętność przekazania wiedzy. Sposób, w jaki się ją przekazuje. I to samo jest w kaznodziejstwie. Co z tego, że profesor mądry, jak nie umie kazania powiedzieć, nie? No co z tego? Jak będzie mówił, a wy będziecie spali, nie? No, i ja też się prześpię przy okazji, tak? Pomimo, że jestem księdzem, tak? Bo nie wiem, o co mu chodzi, no. No tak, no ale czasem tak jest. Czyli tutaj o to trzeba się modlić. Musisz się też modlić o to, żeby Bóg nauczył cię być matką. Żeby nauczył cię być ojcem, babcią. To trzeba się modlić. To ja się modlę, żeby nawet barwę głosu mi Bóg dał, żeby trafiała do waszych serc.
Modlę się o to, żeby ułożył mi myśli, nawet jeżeli mam inaczej ułożone, żeby mi je poprzestawiał tak, żeby trafiło do tych, co tego potrzebują. Bo tu nie siebie chcę głosić, tylko chcę głosić Ewangelię Chrystusa. Dlatego jak przyjeżdżamy na misje święte, to jest moment, kiedy rozpoczynają się misje, leżymy krzyżem wtedy, w miejscu, gdzie w kościele jest trumna ze zmarłym zawsze stawiana. W tym miejscu misjonarze kładą się krzyżem. Wszyscy śpiewają hymn do Ducha Świętego, a moi chłopcy modlą się o to, żeby Bóg zamknął im usta, jeśli by mieli głosić Ewangelię inną niż Ewangelia Syna Bożego, czyli Chrystusa. To nie jest łatwa modlitwa. Ja pierwszy raz, jak się pomodliłem, to skóra mi ścierpła na plecach. Boże, jeżeli miałbym głosić Ewangelię inną niż Ewangelia Twojego Syna, zamknij mi usta, leżąc krzyżem. Ludzie tego nie wiedzą w kościele. Nie? Oni śpiewają hymn do Ducha Świętego. A Ty musisz to powiedzieć, żeby zweryfikować swoje serce. Czy przyjechałeś tu głosić siebie, czy Chrystusa? Nie? Ale wtedy rzeczywiście inaczej się głosi. Wierzcie mi. Ale Panie, ale jeżeli już pozwalasz mi głosić, to daj moim ustom takie słowa, taką moc, taką barwę głosu, aby te ludzkie serca były nakarmione, tak jak Ty tego pragniesz, nie jak ja. Bo ja nie wiem, co jest dobre. Ty wiesz, co jest dobre dla ludzi. I wtedy to jakoś tak samo jest w małżeństwie, w rodzinie. My się tego uczymy całe życie. Nikt mnie nie nauczył być księdzem, ani was nauczyć być rodzicami. Nie? To dopiero jesteś, uczysz się. Jedno dziecko, drugie, trzecie, piąte, niby ten sam dom. No, jeden ma takie rogi, drugi ma krótsze, a trzeci jest całkiem kochany. Nie? I teraz nie wiesz, co sprawiło, że on taki jest czy inny. No to jest charakter, to jest całe dziedzictwo, to są geny, wychowanie, środowisko, otoczenie, twoje doświadczenie, wszystko zmieniło się. Dom niby ten sam, ale sposób funkcjonowania domu często jest inny. Dlatego często dzieci mają żal, bo nie rozumieją tego, że one są inne i że sposób okazywania miłości każdemu dziecku jest inny. Inaczej matka okazuje miłość jednemu dziecku, a w inny sposób drugiemu. Bo nie rozróżniają ludzie tego, że czym innym jest miłość, jako pragnienie dobra i szczęścia wiecznego przede wszystkim i potem wszystkich dóbr, które na ziemi są, a czym innym jest sposób okazywania miłości. I dlatego inaczej przecież Pan Jezus okazuje miłość matce, a inaczej uczniom. W inny sposób okazuje miłość grzesznikom, a jeszcze inny faryzeuszom. Jak im wygarnął, to kamienie brali w ręce. Nie możemy powiedzieć, że on ich nie kocha, umarł za nich na krzyżu. Ale okazywał im w kontakcie to inaczej. I dlatego właśnie inaczej okazujesz miłość mężowi, a inaczej koledze od męża, nie? Tak? No myślałem, że nie. Inaczej okazujesz miłość żonie, a w inny sposób koleżance od żony. Rozumiemy, no. No, no, aż mi serce za... Myślałem, że to tak samo ma być. Nie. Sposób okazywania miłości uzależniony jest też od tej drugiej strony. To ty mi wyznaczasz sposób, w jaki ja okazuję ci miłość. Dlatego Chrystus mówi, miłujcie nieprzyjaciół. To nie znaczy, idźcie i nadstawiajcie głowy, żeby was po głowach tłukli. Nie, nie, to nie o to miłość chodzi. Miłość, miłujcie, czyli pragnijcie i dla nich szczęścia wiecznego. Módlcie się za nich. Bo kiedy pragniesz, miłość to pragnąć dla nich zbawienia, nawrócenia, obejmujesz ich modlitwą, dlatego Kościół modli się za wrogów swoich nawet, za tych, którzy dokonują zgorszeń w Kościele, którzy walczą z Kościołem. Przecież niektórzy z naszych braci, nawet kapłanów, pogubili się i walczą z Kościołem, się za nich modlimy. W czasie misji robimy specjalne ekspiacje. Kapłani leżą krzyżem w Kościele. My oddajemy Chrystusowi publicznie wszystkie grzechy księży, bo my przecież jesteśmy grzesznikami, tak jak każdy inny, pragniemy służyć Panu Bogu, ale często pozbawieni modlitwy wiernych, no to wiemy, jak diabeł jeździ po plecach, nie? Niejednego wyprowadził na manowce. I dlatego tym bardziej potrzeba modlitwy, bo nawrócić księdza, to kurczę, łatwiej krowie siodło założyć i wierzchowca z niej zrobić. Tak, tak, ta. To łatwiej, tak, bo dlatego, że my już wszystko wiemy. Teologię znasz, wszystko znasz. Jak się tu człowiek pogubi, to jest wysprzątany. Nie? To czym potem do niego dotrzeć? Czasem muszę stanąć przed nim, chłopie, czy ty naprawdę chcesz, żeby Bóg nawrócił cię cierpieniem? Co ma Pan Bóg zrobić, żebyś w Niego uwierzył? Kiedyś jednemu mówiłem, ja się o to pomodlę. Powiedz mi, co Bóg ma zrobić, żebyś ty z powrotem do Niego wrócił? Ja się o to pomodlę. Co ma zrobić?
Mówisz, że jesteś uczciwy. No to powiedz. Co musiałby Bóg zrobić, żebyś w Niego uwierzył? Często to pytanie ludziom zadaję, jak mają problem. Nie? Ja wie co ma? Jeżeli potrzebujesz nawrócenia, cierpienia, ja się o to pomodlę. Bo dla mnie twoja dusza jest ważniejsza niż ciało. Walczę o twoje szczęście wieczne. Do jednego mówię, rodzina. On mówi, ksiądzu, to tak łatwo, bo ksiądz, żony nie ma, dzieci nie ma, nie? Mówi, biznes, mówi, mam firmę i co teraz? Mówi, no, co? A nie miał czasu w niedzielę iść godzinę swojemu Bogu poświęcić. Ja mówię, chłopie, według słów twoich ci odpowiadam. Jesteś ojcem rodziny. Czy ty to rozumiesz? Że ten wzór widoku ojca na kolanach w świątyni czy w domu rodzinnym dziecko do śmierci nie zapomni. To się bierze, w wieczność to weźmiemy. Nie zapomina się głosu modlącej matki, łez w jej oczach, jeżeli nad nędzą twoją płacze. To zapominasz na czas, ale to przychodzi w momencie, kiedy tego będziesz potrzebował. Bóg ci to przypomni, bo to są rzeczy, które są wykalkowane w naszym sercu. One są. Ja mówię, no to co ma? Rodzina ci przeszkadza, firma ci przeszkadza, biznes ci przeszkadza, praca. Ten dom ci przeszkadza, według logiki twojej ci odpowiem, bo jestem bardzo logiczny. Ja wiem, jak Pan Bóg mnie nawrócił. A więc co? Pierwsze, co Pan Bóg ma zrobić? Co? Ma zabrać ci ten dom, skoro ci on przeszkadza? Jego utrzymanie? Ma żona cię zostawić albo umrzeć razem z dziećmi, skoro tobie rodzina przeszkadza w oddawaniu czci Bogu? Patrz, piszę mu. Mówię, co, masz stracić tą firmę? Ma ktoś inny to przejąć? Ma ci to diabeł teraz zabrać, żebyś ty miał czas dla swojego Boga? Czy ty naprawdę nie rozumiesz, co mówisz? Jesteś ochrzczonym człowiekiem, który ma mieć kręgosłup i wiedzieć, co jest dobre i co jest złe. Bo często ludzie tak mówią, na księdza to by się nadawał, ale chłopa z tego nie ma. Ja mówię, jak i chłopa nie ma, to i księdza by z tego nie było. Tak, bo chciała, na chłopa by go nie chciała, ale na księdza by go chciała w domu. W domu by go nie trzymała, nie? Ale księdza by z niego chciała zrobić. Jak się nie nadaje na księdza, to na chłopa, to i na księdza się nie nadaje. Bo to jest kwestia wyboru. Wybieram, jestem wierny i robię to dobrze, co wybrałem. Realizuje się w tym powołaniu, bo każdy jest święty. A jak się nie nadaje tu, to i się tu nie nadaje. To sobie dać spokój, do domu go wysłać z powrotem, czy ją do mamy i koniec. Bo to nie tak pracuje. Chrześcijanie mają wiedzieć, czego w życiu chcą i komu służą. I dlatego, jeżeli teraz musimy walczyć o swoje zbawienie, o zbawienie swoich bliskich na łonie rodziny, doświadczamy tych wszystkich dramatów, rozpadów, tego wszystkiego, co nas niszczy od środka. No bo widzimy już, co się dzieje. Ludzie dali złu ogromną władzę, wprowadzając te wszystkie bezbożne prawa, wyrzucając Boga z przestrzeni życiowej, wyeliminowali Go, dziwią się, oskarżają Boga o wszystko, a ze wszystkiego Boga usunęli. Zobaczcie, nie? Oskarżają Boga o głód, nie? O to, że nie ma Go w uczciwości, że jest kryzys gospodarczy, a przecież to jest kryzys moralny, który się objawia jako kryzys gospodarczy. Przecież to nie potrzeba być wirtuozem myśli, żeby dojść do tego, że gdyby była uczciwość, gdybym ja zapłacił tobie, ty mi, gdybyśmy się nie okłamywali, gdyby nie było krętactwa, dziadostwa, oszustwa, to nie będzie żadnego kryzysu, bo 2 + 2 za moich czasów było 4. Za waszych? W tym roku się pytałem, też jest 4, a więc nic się nie zmieniło. Czyli to jest logiczne, proste, to naprawdę jest proste. No, ale dlaczego jest kryzys? No bo właśnie, bo na krzywdzie, na cierpieniu, na niewolniczej pracy jednych, drudzy się bogaczą. Nie? I się dziwicie potem, że jest tak, jak jest. To, taka jest prawda. A więc jest to kryzys moralny, który objawia się nam dzisiaj jako kryzys gospodarczy. To jest suma kryzysów moralnych wszystkich ludzi na ziemi. I to mówi papież Benedykt XVI. To jest suma kryzysów moralnych. Bo jest nieuczciwość, krętactwo, złodziejstwo i oszustwo. Bracia i siostry, a więc jeżeli dotykają nas te problemy, a będą dotykały, bo chrześcijan też dotykają. Często żeśmy się pogubili w tym zrozumieniu. Ale dla chrześcijan nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet jak rodzina się rozpadnie, to ojciec pozostaje ojcem, matka pozostaje matką.
Dlatego też nie buntujemy się, nie przeklinamy się nawzajem, ale mimo wszystko staramy się w tym środowisku, w którym żyjemy, dalej funkcjonować i przede wszystkim być przy Panu Bogu, nie obrażać się na Niego. Bo często się obrażają potem na Pana Boga. Nie? Żyją w konflikcie sumienia i to jest jeden łańcuszek pęknięty, pociąga następne. Te ogniwa się rozpadają. I nie ma dziwić, że potem, prawda, te rodziny są takie, jakie są, że dzieci już potem nie mają odniesienia do niczego. No bo nie mają. No bo myśmy wyszli z innego świata. To, co dzisiaj już mamy na świecie, nie mówię wcale o Ameryce, tu jest jeszcze inaczej, bo to emigracja, ale już to, z czym oni mają do czynienia, to jest całkowicie inne. Ale dla mnie rodziny, którym udało się zachować dzieci, udało się wychować, są dowodem, że można. Tylko rzeczywiście w tej właśnie rodzinie, w której byliśmy, o tej dziewczynce, co opowiadałem, to już są dzisiaj dorośli ludzie, to ten tato ciężko pracował, ale oni żyli ubogo, dlatego że no, więc chciał być i poświęcać się naprawdę dla swoich dzieciaków. Nie? I ta matka też. I wiecie co? I teraz tak patrzymy, bo z nimi siedzimy, to są dorośli ludzie już przy stole. Nie? Oni zorientowani się są, co się w świecie dzieje, co tak naprawdę, gdzie jest prawda. Tam nie ma niedomówień. Nie? Oni mają kręgosłup ustawiony. I ten tato przy tych dzieciakach mówi: księże, ja cały czas zadawałem sobie pytanie, czy jest sens. Ale dzisiaj, kiedy patrzę na nie, wiem, że było warto. Wiem, że było warto taką cenę zapłacić. I ten syn, który ma 21 lat, podchodzi do ojca, kładzie mu rękę na ramieniu i mówi: tato, dziękuję ci. Dziękuję ci za to, co nam dałeś. Kochani, to ja wymiękłem, stojąc z boku. Rozumiecie? Ja, chłop, no nie powiem ile lat, wymiękłem przy tym, jak chłop płacze, to musi być święto, rozumiecie, jak mówi Pawlak, nie? Władek, płacz, czemu? Bo ja płaczę, a czemu? No bo jak chłop płacze, to musi być święto. Jeżeli ja wymiękam jako ksiądz, to wiem, że to jest ważne. Nie? Jeżeli syn potrafi ojcu to podziękować, że ma ten kręgosłup i wie, nie wiemy jak pójdzie dalej, ma zdrowe myśli, skończył studia, ma tam 22 chyba 30 lata, tam wyszkolił się w tym, co się miał wyszkolić, ma plany, ale myślenie poprawne, to jest najważniejsze, nie? Jak masz myślenie poprawne, ja nie wiem, co będzie, jak jakaś tam frania się do niego przyczepi z boku, nie? Rozumiem, czy on nie będzie zmieniał wiary, nie wiem. Dzisiaj widzę, że ma kręgosłup. Ja myślę, że jak ma kręgosłup, to wszystko jest możliwe, bo mam takiego znajomego, który ożenił się, ja? I to mniej więcej ten sam problem, co u was. No. Przyprowadził do domu, wyjechał na studia do Francji, do Anglii i tam zapoznał dziewczynę z Chin. No i ożenił się z Chinką. W rodzinie to wiecie, atmosfera jak w rodzinnym grobowcu na tym całym weselu. Nie? Z jednej, jak w rodzinnym grobowcu. Cichuchno i zimno, bez emocji. Ta mama, ten tata, ten ksiądz ich tam taki, który był duszpasterzem właśnie akademickim, mówi do niego: człowieku, mówi, czy ty dasz radę? Mówi, przecież to jest inna tradycja, dziedzictwo, ona w ogóle nie ochrzczona, nie ma nic, nie ma pojęcia o wierze. A on mówi: księże, proszę mi zaufać. Ja naprawdę mam kręgosłup ustawiony. Dla mnie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Ale to naprawdę dobry człowiek, ta kobieta. Mówi, ja ją długo, mówi, poznawałem. W różnych sytuacjach byliśmy, nie? I naprawdę to jest dobry człowiek. No ale wiecie, no, ale inny świat. Bo wzięli ślub, no i wyjechali, no w Polsce się nie odnajdą, no to wyjechali. To jest niesamowity przykład. Wyjechali, wiecie, do Francji, się osiedlili we Francji. We Francji doszli do wniosku, że nie będą mogli dobrze dzieci wychować, rozumiecie? We Francji. Wyprowadzili się na Tajwan, bo to jest ta część Tajwan, dobrze mówię? Bo ona Tajwanka, z tamtych stron. Na ten Tajwan wyprowadzili się. Rodzice jej bardzo zamożni. Finansowo to tam w bajce żyli. Ale oboje doszli do wniosku, że tam dzieci nie wychowają. Że stracą dzieci. Wrócili do Europy, wrócili do Polski, osiedlili się w Katowicach. I po roku doszli do wniosku, że i Katowice nie dadzą rady. Wyprowadzili się na wiosce małej, kupili sobie domek, żyją skromnie i dopiero na tej wiosce zrozumieli, to jest miejsce, gdzie będziemy mogli dzieci wychować. I co się dzieje? Najstarszy ich syn przygotowuje się do pierwszej komunii świętej. No i
przychodzi czas pierwszej komunii świętej, a w czasie pierwszej, przed pierwszą komunią świętą, w czasie komunii proboszcz mówi, że będziemy mieli podwójną uroczystość. Dlaczego? Bo udzielimy chrztu mamie jednego z naszych maluchów, nie? Który przygotowywał się do pierwszej komunii świętej. I wtedy ogłosił już to wcześniej, tydzień wcześniej, że taka będzie uroczystość, że będzie inaczej. Zaczęli się zastanawiać, ta rodzina mówią, oni myśleli, że ona to zrobiła dlatego, żeby dla dziecka, że po prostu tu żyje i mieszka. I wzięli ją tam w krzyżowy ogień. Ona już po polsku mówiła perfektnie. Nauczyła się rzeczywiście. Piękna kobieta. No i taka serce piękne, bo to tak to reszta, opakowanie to różnie to jest. Piękna kobieta. Jak mówię piękna, to mówię o sercu. Rozumiemy, nie? Żebyśmy byli w temacie. I co się dzieje? I ona wychodzi, nie, ona mówi, ja to przemyślałam. I ona w kościele daje świadectwo. I ona mówi, jeżeli zdecydowała się przyjąć chrzest i stać się chrześcijanką, to tylko dlatego, że przez te całe lata jej mąż nigdy nie zrobił nic, co by było wbrew jego wierze katolickiej, chrześcijańskiej. Nigdy mnie do niczego nie zmusił, ale on, co dla niego było święte, to było. Skoro on i w tej wierze szanował mnie jako swoją żonę. A więc mówi, to musi być prawda. Ten Bóg, który sprawia, że mój mąż jest taki dobry do mnie, mówi, musi być Bogiem prawdziwym. Ochrzciła się, przyjęła chrzest, wychowują, już nie wiem, czwórkę mają tych bąbli. No już to nie takie, ten najstarszy, to już taki kawałek chłopca. Ale zobaczcie, że świadectwo tej kobiety, ponieważ dla mojego męża wiara była na pierwszym miejscu i nigdy się jej nie sprzeniewierzył. Czyli ona widziała, że to, co mówił, było dla niego ważne. No, taki świadectwo ja tam dużo mam, ale nie chcę was zanudzać, bo to są te rzeczy, takie pokazują nam, że można. Ja zawsze będę zachęcał do tego, że wszystko z Bogiem jest możliwe, że nie ma sytuacji bez wyjścia, ale musisz mieć kręgosłup jako chrześcijanin, wiedzieć, czego chcesz dla swoich dzieci. Nie? Musisz wiedzieć to. Musisz też potem wiedzieć, jeżeli twoje dziecko wchodzi w ten związek małżeński, czy ono sobie poradzi. Tu nie wiem, dlatego że ja mam tu wątpliwości odnośnie wiary, którą oni mają, tego przekazania, bo to jest inny język. I to, co widzimy w tym drugim języku, to jest bardzo trudne do przekazania. W polskim jest trudne, nie? A w tym drugim jest jeszcze trudniejsze. Macie o wiele trudniejszą sytuację, bo obrzęd pokażecie, choinkę zrobicie w domu, do kościoła przyprowadzicie, ale co się rozgrywa głębszego w sercu, nigdy nie wiesz. Bo to, co się rozgrywało w sercu nawet Judasza, nie? Siedzi przy stole z Panem Jezusem i Pan Jezus, apostołowie nie wiedzą. A on dokonuje zdrady. Można być bardzo blisko i można zdradzić. A więc to może się zdarzyć każdemu, skoro kapłani potrafią zdradzić Chrystusa, nie? Ci, którzy są przy ołtarzu. Chociaż ja mam wątpliwość, czy oni kiedykolwiek naprawdę wierzyli, czy naprawdę mieli to spotkanie osobowe z Bogiem, bo to nie jest takie proste, nie? To wymaga wysiłku i też od zaangażowania i ofiary. Bo tam to, że się tam jakiś ksiądz zakochał jeden, drugi, to się może przydarzyć. Natomiast, żeby on wiarę tracił, nie? I walczył potem z Kościołem, to już mam wątpliwości, rozumiecie? To mam wątpliwości, bo to, że się pogubił, że ładna była, to opakowanie było niezłe, jeszcze w środku całkiem tam coś, tak, no to każdemu, wiecie, mnie Pan Bóg nie zabrał nic z tego, co miałem przed nawróceniem, także to wszystko mi zostało i myślałem, że mi to wymarzę, nie wymazał mi przeszłości i muszę się z tym mierzyć, bo jestem nawróconym chłopakiem w wieku 18 lat. W wieku 18 lat Pan Bóg do mnie przemówił, tak inaczej trochę, no jak to przemówi inaczej, no to potem już trzeba spojrzeć na swoje życie też inaczej. Do 18 roku życia wydawało mi się, że jestem gorliwym, wierzącym człowiekiem, dlatego, że chodziłem do kościoła, rozumiecie? I to uspokajało moje sumienie, dlatego, że ja nie pamiętam w moim życiu takiej niedzieli, żebym ja jako młody chłopak nie był w kościele. Nie pamiętam nawet takiej pokusy, nie pamiętam, żeby mnie coś kusiło, że ja mógłbym nie iść w niedzielę do kościoła. Po prostu to było dla mnie tak oczywiste, że swojemu Bogu godzinę w tygodniu się poświęca, że nawet tu mnie diabeł nie kusił. No miał mnie gdzie indziej, to nie musiał tutaj, nie? Dlatego, że cała reszta, to już było tak, wiecie, nie? Moralność chrześcijańska, przykazania, to wszystko. To, że do kościoła się idzie na godzinę w tygodniu, to żaden wielki wyczyn. To swojemu Bogu i to, że przed Bogiem się klęka, to też wiedziałem. Dlatego, że widziałem w domu ojca na kolanach. I nieważne, jaki był,
taki był, mój, kochany, tak? Ale kochani, nawet z jakiejkolwiek imprezy wróciliśmy, nie wszedł do łóżka, żeby nie uklęknął. Nie? A teraz byłem z rodzicami 50-lecie małżeństwa, będą mieli w Rzymie i musiałem z nimi spać w jednym pokoju i widzę, tata nie tylko wieczorem, ale rano klęka. Nie? To ja byłem zażenowany, udawałem, że śpię, wiecie, a nie na chwilę klęka. Wcale nie ma łatwego charakteru, nie, to mama lekko nie miała. W każdym bądź razie, ale widziałem, że klęka, że przed Bogiem się klęka. Mówię sobie, jak mój tata klęka, a twardy orzech do zgryzienia, to mówię sobie, on przed byle czym na pewno by nie uklęknął. I to w sercu dziecka się kroi już, wiecie? Bo to już dziecko widzi, nie? Bo dziecko w ojcu widzi to coś. Widzi tego, który rzeczywiście ma mieć. I dawniej było błogosławieństwo, że były rodziny wielopokoleniowe. Jak brakowało taty, bo był w pracy, to był instytucja dziadka. I dziadek był ten najkochańszy. No tak. Najcudowniejszy na świecie. Przecież zawsze dziadek ma lepszy kontakt z dzieckiem niż ojciec. Dlatego, że mija się, tu jest konflikt pokoleniowy jeszcze, nie? A dziadek już nie ma. Dziadek już jest na spokojnie, patrzy na świat. Wie, że go nie zawojuje, nie? A jeszcze ojciec to jeszcze myśli, że zawojuje świat, nie? Rozumiemy, nie? Tak, tak, tak. Dlatego też kontakt ja zawsze miałem z dziadkami rewelacyjny, nie? Z wujkiem, który mnie wychowywał, on był w wieku moich dziadków. Nie było problemu. A z tatą dopiero teraz złapaliśmy kontakt, nie? Taki głębszy, że jakby na tym samym się spotykamy levelu, jakby to mówicie, nie? Ale tak to różnie bywało, nie? To było różnie, chociaż zawsze mnie kochał i tam nie mam wątpliwości, błogosławił to, co wam mówiłem, że zawsze jak wyjeżdżam. Wracając jeszcze do kilku rad takich, jakich mógłbym udzielić, kończąc, żeby już w nieskończoność nie przedłużać, chciałbym zostawić w waszym sercu tą wielką nadzieję na to, że my tak naprawdę walczymy o wieczność dla naszych bliskich. I to niech będzie dla was taką najważniejszą jakby tą świadomością z dzisiejszej naszej konferencji, tego spotkania. Dlatego też często jest tak, jak się modlicie za swoich bliskich, to już to, że nawet te biznesy, firmy, pieniądze i studia, to jest jedna rzecz. Ale dzisiaj już widzicie, że wiele z naszych bliskich się pogubiło. Już są jakby na obrzeżach wiary. Oni jeszcze mają to przekonanie, że Pan Bóg niby jest, ale już wierzą po swojemu, czyli już wrócili do czasów pogańskich, nie? Bo wiara po swojemu to jest odrzucenie objawienia, czyli oni wierzą w istnienie Boga, ale już nie wierzą w to, że Bóg przemówił do świata, że objawił swoje słowo człowiekowi i że uporządkowaliśmy swoje życie jako chrześcijanie zgodnie ze Słowem Bożym, tym, co zostało nam objawione. Czyli oni już to odrzucają, a więc Kościół Święty, sakramenty święte, Chrystusa, który ustanawia Piotra skałą, tak dalej, nie? Że to już, oni tego już nie akceptują, to już im jest niepotrzebne, bo oni mówią, ja tam w Boga wierzę. To jest najczęstsze stwierdzenie, czyli to jest to, co ludzie zawsze mieli, bo ludzie zawsze wierzyli, nie było problemów z istnieniem Boga. Wszystkie kultury i cywilizacje wierzyły i praktykowały różną wiarę. Ale to nie było chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na przyjęciu Słowa Bożego. Uznaliśmy za prawdę, że Bóg do nas przemówił i że objawił nam swoją wolę. I to jest fundamentem, nie? Odniesienie. Według tego słowa uporządkowaliśmy życie. I co? I trzeba ratować nieraz te dusze nieśmiertelne, bo rodzice by chcieli często najlepiej widzieć te dzieci, żeby one teraz nawróciły się, żeby one wróciły, złożyły z powrotem rączki, żeby były kochane takie, żeby przyprowadziła ci tam tego kochanego zięcia, czy tą kochaną synową, żeby to wszystko było takie dobre, żebyś te wnuki mógł bawić. Tak, to jest dobre, ale musicie wiedzieć, że Pan Bóg, jak daje łaskę, to Bóg zawsze daje łaskę największą. On nie da człowiekowi błogosławieństwa w taki sposób, żeby, bo człowiek może to błogosławieństwo odrzucić. I dlatego Pan Bóg jakby zwleka czasem, żeby w odpowiednim momencie udzielić tego daru. Nieraz to będzie dopiero w obliczu śmierci. To, co powie siostra Faustyna i wielu naszych świętych, że jak najbardziej walczmy, szturmujmy niebo, czasem się zdarzy, że Pan Bóg przemówi poprzez strach, czasem poprzez upomnienie, poprzez tragedię, która się wydarzy, jakieś niebezpieczeństwo, czasem zatrzyma, różny sposób, nie? Czasem przez drugiego człowieka, czasem przez kazanie, które usłyszy, no, takich, którzy się nawracali po jednym kazaniu,
A wielu się nawróciło, usłysząc czasem jedno kazanie. To jest niesamowite. Tak coś trafi do człowieka, on nie wie, co się stało, nagle mu wszystko się przewróciło w głowie. I naprawdę się nawracają. Zaczynają porządkować swoje życie. Czasem jeden mówi, kiedyś przyszedł i mówi tak, proszę księdza, no ksiądz mnie dzisiaj rozwalił, nie? No on wie, czemu? Co? A co to takiego ważnego by ciebie uderzyło? Bo takiego nic nadzwyczajnego nie mówiłem. I ciekaw jestem, co tam zadziałało w sercu, nie? No mówię, co tam? Nie, nie, kazanie to jeszcze wytrzymałem. Ogłoszenia mnie rozwaliły. Ogłoszenia, nie? Bo w ogłoszeniach mówiłem, co będzie na drugi dzień, rozumiecie, nie? A to były misje. I jakoś tak czasem człowiek chce szarpnąć, żeby jeszcze coś tam w te serce wcisnąć. I akurat mówi, kazanie wytrzymałem, zacisłem zęby i przetrzymałem. Ale to ogłoszenie, mówi, nie dałem rady. Nie dałem rady. Musiałem przyjść i powiedzieć to księdzu, no to dobrze, no to kiedy przyjdziesz? No jutro. No o której? No tam, no dobra, no to przyjdź i wtedy dopiero będziemy to ustawiali. Ale tak jest właśnie, jak coś przypadkowo się zjawi nam. Nie? Najczęściej łaska działa na tych, co tak przypadkowo wejdzie do kościoła. Nie? Najczęściej. Nie? No, a szczególnie jak to jest po modlitwie małych dzieci, małym dzieciom na misjach, dajemy krzyż takim bąblom, małym przedszkolakom i one klękają razem ze mną przed ołtarzem, to jest dla nich specjalne nabożeństwo. I potem każdy taki bąbelek mały bierze ten krzyż, przytula do serca i mówi Panu Jezusowi, żeby nawrócił jednego grzesznika. Abyście wiedzieli, jak dzieci się modlą. Zamykają oczy, aż brwi i zęby zacięte ma, tak się modli, nie? I wiecie co? Ani 24 godziny nie trzeba czekać, aby jakaś partyzantka się zgłosiła. Ani 24 godziny. Modlitwa dzieci jest tak niesamowita. Rodzice za mało proszą małe dzieci o modlitwę. Nie rozumieją, że dzieci, jeżeli ty dziecku mówisz, proś Pana Jezusa o łaskę dla rodzin, dla tatusia, dla mamusi, ten mały bąbelek uklęknie, bo on nie zakłada, że nie dostanie tego, o co prosi. Rozumiesz? Dzieci nie zakładają, że nie dostaną. Dzieci tak się modlą, że jest w stanie, Pan Bóg nie jest w stanie odmówić małemu dziecku, bo to jest tak prosta modlitwa, która od razu idzie przed tron Boży. Nie? To jest czyste serce i tam nie ma w główce tego, a i tak nie wysłuchaj. To, co my mamy. Nie? Prosisz, a i tak wiesz, że nie dostaniesz. No właśnie, nie tak. Niby tak, bo tak w mentalności diabeł podtrzymuje. A ten mały, jak się modli, wielokrotnie, jako dziecko zostałem 3 razy wysłuchany i dzisiaj wiem, że właśnie to była łaska, nie? Że to raz nawet prawo przyrody było powstrzymane. I dzisiaj wiem, że Pan Bóg tak akurat zadziałał. Dlatego z maluchami zawsze klękam do modlitwy. Jak misje są, to biorą. Nieraz ich jest ze setka, to jeszcze resztę misjonarzy wołam, dawajcie krzyże, bo nie damy rady. Bo to jak ze setka czy z 200 takich maluchów, to potem przytulają do serca, modlą się. I zawsze właśnie, no, jak mówię, jak chcesz być misjonarzem, to też teraz musisz to załatwić. Też teraz, nie? To jest bardzo ważny czas. Nie? Tak. Bo tak, dlatego, że Pan Bóg zadziała w sercu dziecka, jak bratu urodził się mały, taki bliźniaki małe. I on miał 2,5 roczku. Taki bąbelek mały, niecałe 2,5. I ja szedłem, pojechałem do domu, do rodziców, na cmentarz. To było Wszystkich Świętych. Miałem nabożeństwo na cmentarzu. I wyobraźcie sobie, że idę, prowadzę nabożeństwo i nagle ten mały bąbel przyleciał mnie, złapał mnie za kapę tutaj, stanął tu obok mnie i on buja zobaczył, jeszcze wuja nie umiał wymówić, no buja na mnie mówił, tutaj buja i koniec, trzyma mnie tu, trzyma. I w pewnym momencie, no idziemy, no to dobrze, idziemy razem, się modlimy, zrób Bozi Amen, no zrobił, idzie cały czas Bozi Amen, no i doszliśmy. Trzyma się tutaj jedną ręką cały czas za tę kapę. No i skończyliśmy modlitwę, idziemy, a jedna z takich sąsiadek podchodzi i mówi, ty to pewnie jak urośniesz, to będziesz ministrantem. A on mówi, nie, bujem. On bujem będzie, nie? Nie ministrantem. Nie? I tak, i wiecie, ja nie zwróciłem na to pierwszy, a ona, czym będziesz? I wtedy, bojem będę, mówi, nie? Bojem będę, nie? I tak, wiesz, i teraz zobacz, to jest pragnienie, ty nigdy nie wiesz, co dziecko pragnie, nie? Taki mały bąbelek, nigdy nie wiesz, jak to Pan Bóg poprowadzi. Oczywiście, to jest dziecko, ja tam na to nie przywiązuję uwagi, ale jest tam jakieś pragnienie, nie? I takie pragnienie ja miałem jako dziecko. Właśnie Pan Bóg mi to przypomniał po 22 latach, że w wieku 6-7 lat go poprosiłem jeden tylko raz o to, żeby być misjonarzem. To było na misjach świętych. Kiedy prowadził tę misję taki ksiądz Pałbicki, słynny taki misjonarz jezuita w Polsce i
on mówi, jak dzieci o coś Boga proszą, Pan Jezus zawsze wysłuchuje. I ryknął na kolana, wszystkie, cały Kościół nas był na kolana. Mówi, proście, a Pan Jezus wam da. No to ja ciach, oczy zamknąłem i mówię, co tu prosić? I teraz tak, chciałem być pilotem, chciałem być, bo przy lotnisku się wychowywałem. Chciałem, prawda, być strażakiem, bo uruchomiłem kiedyś nawet syrenę, nie, żeby ryczała, prawda, tak, tak, z kolegami. Oczywiście oni uciekli, a ja zostałem. Tak, pół godziny ryczała syrena u nas w parafii raz, nie? Taka, chodziło to, no mówię, co jeszcze? No, o coś dobrego. I tak otworzyłem oczy i tak patrzę na niego, a on mówi, zamykaj oczy. Poproś, bo Pan Jezus może ciebie chce wysłuchać, nie? I ja zamknąłem te oczy, mówię, no dobrze, Panie Jezu, i go poprosiłem. I on mówi, a niech Pan Jezus wysłucha waszą modlitwę. I zapomniałem, na 22 lata zapomniałem, że o co poprosiłem Pana Jezusa. Przypomniał mi to dopiero po 22 latach, kiedy przyjechałem do parafii odprawić moją pierwszą mszę. Stanąłem przy ołtarzu i mówię, jak to się stało? Przecież ja nigdy nie chciałem być księdzem. Ja nie pamiętam takiego momentu w życiu. Ja chciałem być biznesmenem, pilotem. Ja tam różne rzeczy zrobiłem, z handlem się zajmowałem, pieniądze zarabiałem. To był mój żywioł, nie? Robić pieniądze, to był mój żywioł, tak. I zarabiałem duże pieniądze. W wieku 17-18 lat handlem, to był stan po stanie wojennym, kto wtedy był w Polsce, to wie, to było tak proste jak dzisiaj, nie? Że kupujesz w jednym miejscu towar, przewieziesz w drugie i zarabiasz 500% minimum zysku. Przez jedną noc było. Tak, ja to robiłem. Samochodami przewoziliśmy towar. Ta. Raz 1300% mieliśmy przebitki. Nie? 1300, kochani. Czy wyobrażacie sobie? Kupujesz za dolara, sprzedajesz za 13. W ciągu 8 godzin zarobiliśmy te pieniądze. To ja nie wierzyłem. Ja myślałem, że to jest sen. Za to szło kupić nowy samochód. Mój znajomy, jak mnie teraz spotkał, z którym to robiłem, mówi, ty pamiętasz to? Ja mówię, no pamiętam. Mówi, ale to już nigdy się nam nie udało. Tak mówi, no mnie, no nie udało się. No widzisz, no ale ja zostałem księdzem, a ty dobrym człowiekiem. To wystarczy, nie? Tak, tak. Bo on nie mógł tego zrozumieć, że ja to wszystko zostawiam, nie? Cały ten biznes, mój człowieku. Mówi, my możemy tutaj naprawdę. I on już nigdy się pieniędzy nie dorobił potem. Ja odszedłem. I ciekawa rzecz, nie? Zarobił na chleb, ale przestał to robić, nie? Nie miał, bo ja byłem, niesamowitą kondycję miałem, ja mogłem 2 dni nie spać, no, czyli ja jeździłem, miałem, młody byłem wtedy, jak człowiek młody, to też ma to jeszcze w sobie. Ale Pan Bóg wiedział, co robi. Zatrzymał, mówi, dalej nie, bo zginiesz. Właśnie w tym momencie chwycił mnie, cofnął, zatrzymał. I ja mówię, ja wszystko chciałem robić, a jak to się stało, że zostałem księdzem? I wtedy on mi przypomina to wydarzenie. Sprzed 22 lat ja zobaczyłem tego misjonarza w pamięci, w sercu. Zobaczyłem jego brodę. Myśmy Rumcajs na niego wołali, bo miał taką brodę dotąd. Tak? Wtedy taka bajka była. Pamiętam jego piękną stulę. Taką miał mnóstwo. Na tej stule miał przyszytych tych tarcz szkolnych, bo gdzie tam te rekolekcje głosił, to dzieciaki mu dawali te tarcze szkolne. Całe mnóstwo taką szeroką miał. I ja mówię, tak spojrzałem, mówię, ale ma fajną brodę, nie? Mówię, tak ta jego broda podobała. Mówię, Panie Jezu, ja to też bym chciał być taki jak on. Mówię, kurczę, taki misjonarz, mówię, nie? Bo on tak fajnie. Tak. I 22 lata nie pamiętałem. Oczywiście to było jeszcze po drodze dużo innych rzeczy, ale to jest przedziwne, że ja jeszcze szkołę średnią skończyłem bez pragnienia bycia księdzem. To wszystko przyszło później. I dla mnie to jest ważne, żebyście z dziećmi modlili się i prowadzili dzieci w modlitwie, żeby one umiały się modlić do Pana Boga, bo są w stanie wymodlić naprawdę dużo, nawet nawrócenie swoim rodzicom. Przecież ile razy pamiętam błogosławieństwo dzieci na parafii rodzin, robiłem błogosławieństwo rodzin i dzieci przychodziły i różni z rodzicami i w pewnym momencie proboszcz błogosławił, a ja oddawałem każdą rodzinę sercu Pana Jezusa na rekolekcjach. I nagle taka mała dziewczynka klęka sama, rozłożyła serduszko i mówi, Panie Jezu, przyniosłam Ci mamusię i tatusia, bo nie chcieli ze mną przyjść. I proboszczowi zadrżały ręce i tym monstrancjom pobłogosławił to serduszko. Kochani, za 3 miesiące do mnie dzwoni, wyobraź sobie, cała rodzina się nawróciła. Cała rodzina. No i przypomina, pamiętasz tą dziewczynkę? Pamiętam takie jasno-czerwone serduszko, dosyć duże. Rozłożyła, miała może z 8, z 10 lat, nie wiem. Takie dziecko to było. Uklęknęła, sama była. To dziecko autentycznie przyniosło. Dlatego zachęcajcie dzieci do modlitwy i uczcie je modlitwy. Bo to, że się nie chce, to wiadomo, że się nie chce. Bo to do dzisiaj nic się nie chce człowiekowi. Nie chce się pracować, nie chce się zarabiać na chleb. To tak
tak jesteśmy wychowani już, to młode pokolenie. Ale jak do modlitwy, nikt, uczestnictwo we mszy świętej nie, to jest coś, co nie ma być wcale tylko i wyłącznie przyjemnością, tylko to jest też obowiązek i wcale nie lekko, bo to jest czuwanie przekonającym Zbawicielu. I o to Pan Jezus prosił. Tu nie chodzi o, żeby było nam fajnie, tylko jesteśmy po to, aby czuwać przekonającym. I spod krzyża bierzesz to, co mówiłem, Maryję do swojego domu. Spod krzyża bierzesz ją, żeby w Twoim domu urodziła Bożego Syna. Pamiętacie różne świadectwa z historii. Święta Monika jest tu przypadkiem przecież takim pokazywanym. Ja widzę ludzi nieraz, ile czasu ofiarowali Panu Bogu, matki, które modliły się, wyrywały dzieci z różnych szpon, nawet z sekt różnych. Nie? I teraz tak, jeżeli w domu jest nieszczęście, pamiętajcie, jeżeli jest tragedia jakaś, jeżeli jest zniewolenie alkoholizmem, narkomanią, pornografią, nieczystością jakąś, nie wiem, niebezpieczeństwo rozwodu, dużo przekleństwa czy złorzeczenia, to musicie się modlić o oddalenie ducha złorzeczenia. Oddalenie, nawet w tej intencji konkretnej zamawiać mszę świętą. I tu bym zachęcił do tak zwanej jałmużnej postnej. Jałmużna postna to jest to, co ty zaoszczędzisz poszcząc. Rozumiemy? To ty nie zjesz w piątek i ten chleb oddajesz drugiemu człowiekowi. To jest jałmużna postna. Nie to, co w Wielkim Poście dajesz na dobry cel. To jest jałmużna. Ale postna to jest to, co zaoszczędziłeś postem. To ma wielką wartość w oczach Bożych. W Piśmie Świętym w Starym Testamencie ona nawet gładziła grzechy. I to mnisi robili, że jeżeli w domu jest bardzo źle, to podejmij post. I postem zaoszczędź jakieś dobro na ubogich, na biednych, na głodnych, umierających z głodu. Możesz za to, co w piątek, na przykład zamiast zjeść za 7 dolarów, to kup sobie suchego chleba i zjedz za 2 dolary. Nie? Z suchym chlebem idzie się najeść dosyta i wodą popić. Ja kiedyś ze 2 miesiące tak ciągnąłem. Nie? Schudłem chyba ze 30 kilo. Tak, idzie. Jak się chłop zaprze, to mówią, jak się zakocha i się chłopak zaprze, no to i rok w betoniarce wytrzyma z jeżem. Także to tam nie ma, że boli. Tak, no co? To nie widzieliście, jak się chłopak zakocha w dziewczynie, to co potrafi zrobić? No i się mył będzie, i nogi myje, wszystko robi. Miałem takiego, co nawet perfumował sobie z tym nogi. No także to, no to co, to dla Pana Boga nie jesteśmy w stanie, żeby ratować dziecko, nie jesteśmy w stanie ofiary ponieść, czy męża, czy żonę. Zatniesz, to wytrzymasz, nie? Przepościć. Nie głoduj, tylko nasyć żołądek chlebem suchym, ale suchym chlebem z wodą, nie? Dużo wcale się tego nie zje, nie? Tak? Ale zjedz. I to, co zaoszczędzisz poszcząc, przeznacz na dobry cel, na mszę świętą, na zaoszczędź na mszę o uzdrowienie duchowe w rodzinie, o oddalenie zła, ducha przekleństwa, szczególnie jak ktoś przeklinał cię, matka, ojciec, nie? Jeżeli wypowiadał jakąś formułę złorzeczącą, módl się i proś, żeby to Bóg odciął od twojego domu, od twojej rodziny. Możesz to przeznaczyć na inny dobry cel. Ja znam rodziców, którzy wyrywali dzieci z sekt, poszcząc i zamawiali nawet takie nowenny o uzdrowienie duchowe w rodzinie. Normalna, prosta intencja. O oddalenie ducha alkoholizmu od domu, od rodziny czy od męża. Nie? O oddalenie ducha nieczystości, czy tam pornografii, jak jest zniewolony, czy o oddalenie ducha buntu, czy ducha niewiary. Nazwijmy po imieniu, uderzajmy, strzelajmy w problem, bo ogólnie możemy powiedzieć, no, o błogosławieństwo, tak, ale Pan Jezus, jak miał do czynienia ze zniewolonymi, to zawsze pytał, jakie jest twoje imię, dlaczego? Bo imię złego ducha oznacza konkretny wpływ na człowieka. Demony mają imiona, a więc bunt, nienawiść, gwałt, przemoc, strach, lęk. To egzorcyści wam by powiedzieli, że demony takie imiona noszą. Dlatego egzorcysta, jak się modli, to musi dojść, jakie jest imię tego, który opętał. Wtedy mu rozkazuje po imieniu duchu lęku i strachu. Rozkazuje ci, abyś opuścił to dziecko Boże i wrócił do miejsca, z którego przyszedłeś. Nie? Czyli po imieniu i wtedy słabną. Dlatego w Piśmie Świętym imię nie wolno było nadawać tak każdemu i odsłaniać go. Bo aniołowie też, angelos oznacza wysłannik niebios, ale jakby słowo już Michael oznacza, któż jak nie Bóg.
To jest to posłanie, które on otrzymał. Gabriel, moc Boża. Nie? Potem na przykład Rafael, to ten Bóg, który niesie zdrowie. Tak? Mam pytanie, czy w tym momencie msza święta będzie aktem egzorcyzmu? Każda msza jest, bo czym innym jest jakby akt egzorcyzmu. Intencja jest taka, że o uwolnienie. Czyli jest w jakiś sposób, tak, no każda, dlatego że to jest zwycięstwo Chrystusa, każda msza jest aktem uwolnienia, jest aktem, bo Chrystus wyrywa ze szpon złego w Eucharystii, nie? Kiedy uobecniamy Chrystusa na ołtarzu. Tylko tutaj ta świadomość wtedy, żebyśmy w taki sposób ją przeżyli, tą mszę świętą też, nie? Że my uderzamy w konkretny problem. Czyli o uwolnienie, bo egzorcyzm to jest modlitwa o uwolnienie. Sam egzorcyzm jako taki i tak jest tylko modlitwą wstawienniczą, posiłkową. Ostatecznie trzeba człowieka doprowadzić do spowiedzi świętej, która jest największym egzorcyzmem, czyli sakramentalne uwolnienie człowieka od zła. To jest egzorcyzm właściwy, nie? Ten ja odpuszczam tobie grzechy, bo tu już nie tylko, a tu egzorcyzm jest tą modlitwą pomocniczą, bo po W grzechu zachodzą jakby dwie płaszczyzny. Jest płaszczyzna winy, jaką zaciągamy względem Pana Boga, długu, nie? I jest płaszczyzna też konsekwencji czynu, który popełniamy. I na przykład, jeżeli ja wybiłbym wam oczy, zabiłbym człowieka, po pijanemu uderzył, prawda, w dzieci na przystanku i pozabijał je, jeżeli bym komuś tam połamał nogi, czy go okradł, zniszczył mu majątek czy rodzinę, to nawet po nawróceniu, jak klęknę i mówię, Ojcze, zgrzeszyłem, Bóg daruje mi winę, grzech w zakresie winy, odpuszcza mi winę. Chrystus to, co odpuścił nam winę grzechu starodawnego, ale konsekwencje grzechu pierworodnego pozostały. A więc nadal umieramy, cierpimy, to też wszystko są konsekwencje grzechu pierworodnego. I tu tak samo, Bóg przebacza ci winę, ale te oczy, które wybiłeś komuś, dalej pozostają wybite, nogi połamane. Jeżeli zabiłem człowieka, targnąłem się na jego życie, jeżeli pokaleczyłem dzieci, pozabijałem na przystanku, to Bóg nie wraca im życia na ziemi. Bóg może sobie na to pozwolić, dlatego że ma dla nas wieczność, bo to, czego my na ziemi nie rozumiemy, bo chcemy to w kategoriach tylko 80 lat mierzyć, to Bóg mierzy kategorią wieczności. Ale tu znowu byśmy musieli ruszyć temat właśnie tej wolnej woli, bo tu Bóg pozwolił nam na wolną wolę, czyli na królewską władzę, jaką otrzymaliśmy. Bo nie chce, najprościej, Bóg mógł zmusić człowieka do miłości, czy nie? Nie, do miłości się nie da zmusić. Do posłuszeństwa możecie zmusić. Jakby cię stworzył tylko, żeby kochać, to już byś nie miał wolnej woli. Rozumiemy? To Bóg, to jest tak, dziecko do ojca przytula się na różne sposoby. Jedno się przytula, prawda, bo chce okazać miłość, nie? Czyli przytula się tatusiu kochany. A drugie jest krnąbrne czasem i nie chce się przytulić. Pokazuje fochy, nie? I tata może je zmusić. Chodź tutaj, przytul się do taty, pokaż na... No to co? Ojciec może spacyfikować i dziecko podejdzie, pokaż jak kochasz, no przytul się. No to mały podejdzie z zaciśniętymi zębami i przytuli się, nie? Ale rozumiemy, tutaj masz posłuszeństwo, a tam masz serce, miłość dziecka. I to właśnie to pęknięcie, które następuje, że Bóg nie chce posłuszeństwa takiego, tylko chce, abyśmy go wybrali z miłości. A możesz wybrać z miłości tylko wtedy, kiedy sam jesteś wolny. Właśnie jako akt dziecka. I teraz, żebym ja mógł Boga wybrać jako dziecko, to ten drugi człowiek też musi być wolny. I być może on wolność źle wykorzysta. Może mnie zrani. Może on nawet mi odbierze życie. Ale ja jako chrześcijanin wiem, że nawet jeżeli on mi to życie brutalnie przerwie, to ja i tak już na wieki będę Boga wysławiał i Bóg w wieczności udzieli mi więcej łaski, niż ja na ziemi mógłbym wysłużyć. Rozumiemy? Tak patrzymy na to jako chrześcijanie. Dlatego Pan Bóg może sobie na wolną wolę pozwolić, bo wiecznością będzie regulował. Że człowiek, dlatego też i cierpiący nie zawsze rozumie to, nie? Osoby, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego, nie? A nie rozumie, że to jest czas ziemskiej pielgrzymki, czas zbierania zasługi. My, ziemia, to jest czas próby dla nas. Aniołowie zostali próbie poddani i my zostajemy próbie poddani. I dlatego z tej próby będziemy rozliczeni. I teraz zasługujemy. Pan Bóg nie stworzył zła, tylko to ja biorę siekierę i idę i tą siekierą mogę drugiego człowieka
zranić, nie? Pan Bóg nie stworzył tego wzięcia, pójścia przeze mnie, wzięcia siekiery i teraz zabicia tego drugiego człowieka. Bóg mnie stworzył i dał mi wolną wolę. Rozumiemy? A ja moją wolną wolę wykorzystuję dla zła, żeby nie szanować tego, co jest piękne w drugim człowieku. I teraz tak samo Pan Bóg nie stworzył dobra, że ja mogę to siekierę wziąć i sąsiadce iść drzewo porąbać na ogień, rozumiemy, i zrobić jej do kominka. To jest dobry uczynek, dlatego mam zasługę też. Bo on tego nie stworzył. Tak jak nie stworzył tego pójścia i porąbania, zabicia człowieka, tak nie stworzył tego pójścia i porąbania drwa na ogień. Przez to mam zasługę. Dlatego zdobywamy zasługę na ziemi. Nie? A więc tu możecie zrozumieć, że zło nie jest stworzone, tylko to jest kwestia mojej decyzji. Aniołowie, część z nich nie sprostali próbie i wykorzystali wolną wolę właśnie wchodząc na teren, zawłaszczając sobie dobro drugiego człowieka. Nie? Czy to, co należne było Panu Bogu, o może tak bardziej, czyli zapragnęli, to upadnij przede mną i mnie oddaj pokłon. Czyli zażądał od Chrystusa to, co było przynależne tylko Panu Bogu. A więc zachęcam do tej modlitwy rzeczywiście, do tej modlitwy mszy świętej za wasze dzieci. Jeżeli w domu jest alkoholizm, czy narkomania, czy inne rzeczy, to też pamiętajcie, że trzeba używać sakramentariów. Używamy poświęconej wody, egzorcyzmowanej, poświęconej, jeżeli jest. Jeżeli nie, to poświęcona. Używamy. Nie, że ona w domu jest i w szafie stoi. Bo diabeł chce, żeby była w waszych domach woda, ale żeby w szafie stała. Ona ma być używana właśnie. Dlatego święcisz, jeżeli w domu jest kłótnia, bunt, błogosławisz miejsce, gdzie śpi ten człowiek, który się buntuje. Rzeczy jego poświęć i pokrop. Boże, chroń to moje dziecko od tego zła. Jeżeli widzisz, że w domu pije, jest alkoholikiem, przeżegnaj to. Boże, chroń mój dom od tego zła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiesz, ty masz władzę i moc. Dosłownie tak. To jest diabelstwo, które w moim domu niszczy mój dom. Chroń mnie, Panie Boże, jako żona błogosławię, jako mąż błogosławię to, żeby, czy ojciec z rodziny, żeby moje dziecko tym nie było zniewolone. Niech. I wtedy jakby, no też dajemy, no, najwyżej dostanie rozwolnienie, trudno. Także to różnie działa potem, ale działa. Błogosławieństwo działa i zobaczycie, że działa. Tylko trzeba z tego korzystać. Nie, że raz i potem znowu zapomnę, nie? I po pół roku się obudzę, sobie przypomnę. Nie, jesteś matką od rana do wieczora. Od rana do wieczora i podczas snu. Ta. Jesteś ojcem cały czas. Nawet jak dzieci z domu się wyprowadzą, nie przestajesz być ojcem ani matką. Na odległość wysyłaj anioła z błogosławieństwem. Na odległość. Bo chroń, a nie oddaję ci władzę nad moim dzieckiem. Broń to moje dziecko. Poza tym też używanie soli egzorcyzmowanej w domu. Też jak ją egzorcyzmujemy i modlimy się, to prosimy, żeby ona oczyszczała nasze ciała, nasze dusze, nasze serca od wpływu złego. Jeżeli coś nad domem było odprawiane, jeżeli mieszkacie w domach, które gdzieś tam były używane albo praktykowana była jakaś magia, czy jakieś czary, czy jakieś inne diabelskie praktyki, nigdy nie wiemy, czy to nie stoi gdzieś nad mogiłami jakichś tam zmarłych, albo ktoś nie przeklinał ciebie, że ten dom akurat kupiłeś, czy inny, nie zazdrościł ci tego. No, to jest sfera duchowa, o której my nie wiemy. I dlatego święcili chrześcijanie te miejsca, błogosławili domy, wprowadzali kapłana z błogosławieństwem, bo wiedzieli, ojcowie błogosławili, czasem ojcowie przejmowali rolę kapłanów w społeczeństwach, gdzie nie było, gdzie brakło kapłanów. Przecież są takie świadectwa, że przez 200 lat w jednym kraju nie było w Japonii kapłanów, a ojcowie sami przejmowali rolę kapłanów, chrzcili, błogosławili swoje dzieci i wiara katolicka została przechowana przez 200 lat pośród największych prześladowań w Japonii. Po 200 latach. Kiedy tam przyjechali misjonarze do biskupa, zgłosiły się kobiety, czy to prawda, że ty znasz Jezusa z Nazaretu? Mówią, tak. A czy kochasz go tak, że oddałbyś za niego życie? Oczywiście, że tak, bo to mój Pan i Bóg. A czy tak samo mocno kochasz jego matkę? Mówili do niego. Oczywiście, że tak, to też moja matka. Otrzymałem ją pod krzyżem. A kto jest twoim przełożonym? Dlaczego nie masz rodziny? Masz rodzinę, gdzie jest twoja żona? Nie mamy rodzin. Oddajemy wszystko na służbę Chrystusowi. A kto jest twoim przełożonym? Następca świętego Piotra w Rzymie. Uklęknęły przed nim, podziały. A więc to ty jesteś tym, na którego czekamy. 200 lat. To ty jesteś
po tych czterech pytaniach, ja, a skąd wy wiecie, bo nasi ojcowie nam przekazali, że Chrystus przyśle tu prawdziwych misjonarzy, a rozpoznacie ich po tym, że będą gotowi umrzeć za Niego tak jak ci, którzy umierali, że będą kochali Jego matkę, że nie będą mieli żon i że ich przełożonym będzie następca świętego Piotra, papież w Rzymie. Cztery punkty, według których rozpoznali ci ludzie po 200 latach Kościół katolicki. Rozumiecie? 200 lat z pokolenia na pokolenie przekazywana wiara chrześcijańska katolicka. To się nazywa cudem Japonii. To podobnie było i w Indiach. A więc jeżeli dom jest tym domem, to Pan Bóg już potem prowadzi, błogosławi. Ale jeżeli się dzieci pogubiły, nie traćcie ducha. Modlitwa przenika barierę czasu, przestrzeni. Przecież modlitwą możesz być przy Chrystusie w Ogrodzie Oliwnym i możesz wyruszać w przyszłość. Możesz już modlić się o czwarte pokolenie, które po tobie będzie. Możesz być przy swoich wnukach, które się urodzą dopiero. Bo kiedy modlimy się o błogosławieństwo dla przyszłych pokoleń, to właśnie o to się modlimy. Dlatego modlitwa matki może zamknąć piekło dziecku, że nie wejdzie do piekła. Może nie będzie to tak, że teraz wróci do domu, jak siedzi gdzieś w jakiejś sekcie czy w jakimś dziadostwie. To nie zawsze będzie tak, że wszystko owoce wrócą, bo Pan Bóg nie cofnie nam czasu, to co mówię, nie? Ale zbawienie wymodlisz dziecku. To co święta Monika usłyszała od Ambrożego, jak stanęła przed nim matka Augustyna i mówi do niego: co jeszcze mogę zrobić dla mojego dziecka, dla mojej rodziny, żeby ratować? A on mu popatrzył na nią, a ona na twarzy miała ślady od łez, bruzdy wypłakane, nogi wykrzywione od modlitwy. A on mówi, przytulił ją do serca, mówi: matko, nie trap się, nie trap się, bądź spokojna, mówi. Pamiętaj, tyle łez, które wypłynęły z oczu płaczącej, zatroskanej o zbawienie rodziny matki. Tyle godzin spędzonych na kolanach nie idzie w zapomnienie. Aniołowie zbierają to do skarbca miłosierdzia i przyjdzie czas, że Bóg wyleje łaskę na twoją rodzinę i będzie tak, że osiągną szczęście wieczne. Ale zostaw Panu Bogu sposób, w jaki On udzieli łaski. Niech on to zrobi po swojemu. Prawdopodobnie święta Monika była gotowa przeżyć nawet śmierć Augustyna, żeby widzieć go nawróconego. Ona była, ja spotkałem takie matki, które modliły się o nawrócenie dla swoich dzieci, które poszły do sekt i ona mówi: śmierć mojego dziecka będzie dla mnie w najbliższym czasie dowodem, żeby słuchać moją modlitwę. Ratuj duszę nieśmiertelną. Myślę, że to samo przeżyła Monika. Gotowa była przeżyć nawet śmierć swojego dziecka. To byłoby dowodem dla niej, że Bóg ją wysłuchał, że ratuje nieśmiertelną duszę. I dlatego, kiedy rzuciła jeszcze raz przed Bogiem to wszystko, zrób tak, jak ty uważasz, wtedy otrzymała najwięcej. Wtedy łaska się wylała. Widziała nawrócenie, widziała chrzest, potem przeżyła kapłaństwo i wreszcie biskupstwo swojego syna. Przecież wielka, ogromna łaska, którą dzisiaj już wiemy, że jeden z najwybitniejszych świętych w Kościele. A więc to jest modlitwa matki, to jest modlitwa ojca. Ona nigdy przed Bogiem nie idzie w zapomnienie. Dlatego walczymy o naszych bliskich i nie poddajemy się, bo to Królestwo Boże ostatecznie. Różaniec do ręki, dawaj. Nie ma się co poddawać. To jak tam my nie jesteśmy chłopcami, dobić i tak zwycięstwo jest po naszej stronie. Trochę krwi nam napsuje, no wiadomo, ale to wiecie, no to ogólnie taki męczący czasem człowiek jest, nie? Zmęczony już tym wszystkim. To tak mi się przypomina, jak ten Baca, co go pytali, mówią, że to czasem tak mówią, no co to, mówią, z tą twoją żoną było, a co ona, to taka niedobra była, o jak ona była dobra, a co to, mówi, że to brzydko, o jak ona piękno była, nie, no to co, mówi, no to co to mówiło, kradła, o jaka to uczciwa kobieta była, a coś źle gotowa, nie, to takiej kucharki, to całe, mówi, pod halu nie było, no to czemuście ją zabili, bo ona tak ogólnie męcąco była i to tak, wiecie, i tak mi to trochę przypomina, że czasem człowiek się tak poddaje, bo się, a czemuście ją w końcu zabili? No bo ona tak ogólnie męcąco była, mówi, nie? No, dobrze. I teraz, tak, i teraz, no właśnie, i teraz czasem jest tak, że życie jest takie ogólnie już męczące dla nas, nie? Ale to przecież nie będziemy się zabijać, że życie jest męczące dla nas, no bo walczymy o życie wieczne dla naszych bliskich. I teraz musimy pamiętać o tym, że się nie poddajemy, tylko walczymy o zbawienie. Nie wolno się poddawać. To...
Zły przykład? Nie, może przesadziłem, ale on pokazuje, że następuje czasem zmęczenie materiału po prostu, nie? Że człowiek się, matka się modli i przestaje się modlić. Czemu się przestajesz modlić? Akurat już prawie by wymodliła nawrócenie swojemu dziecku i ona wtedy przestanie, zniechęca się, bo diabeł mówi, nie warto. A właśnie, że warto. Właśnie, że wtedy, kiedy mnie najbardziej do zła kusi, to wtedy wiem, że najwięcej łaski Pan Bóg dla mnie przygotował, nie? Kiedy największe pokusy przychodzą, to taka jest zasada. Kiedy już naprawdę się nie chce, wtedy z uporem klęknij i się módl, a zobaczysz, to jest czas, kiedy największa łaska spływa na Twój dom. Kochani, dziękujemy Wam za to spotkanie. Będziemy jeszcze w sobotę. Zaraz. W sobotę będziemy Przepraszam, w niedzielę będziemy wieczorem u świętego Kazimierza na spotkaniu, jakby ktoś was pytał. W poniedziałek jesteśmy w Brampton u świętego de Mazeno, u księdza Filasa. Także mamy też tam cały wieczór, ale tylko jest jeden wieczór, tak będzie tak troszeczkę jak teraz dzisiaj. Także to jakby tam ktoś pytał, to możecie zachęcić. Podobna będzie tematyka. Nigdy nie jest tak samo, bo to zawsze, wiecie, jak na żywo się mówi, jakbym czytał wam, to było to samo. Ale tak mniej więcej podobne rzeczy. Dziękuję wam za to, że jesteście, kochani. Za chwilę poświęcę wam wodę, zegzorcyzmuję sól, olej i tą wodę, przedmioty kultu religijnego. Zachęcam, żebyście w domu z powrotem wrócili do poświęceń, do błogosławieństw, do używania wody święconej, dodawać, pamiętajcie, słuchajcie teraz, wodę święconą można dolać do normalnej wody, którą używasz. Poświęconą, bo to jest woda, którą święcimy, żeby też oczyszczała, żeby była umocnieniem dla chorych. Można ją dawać do picia chorym. Modlimy się, żeby właśnie w walce ze swoimi słabościami, różnymi sytuacjami, żeby ona ich też oczyszczała i wzmacniała. Sól egzorcyzmowaną dodajemy troszeczkę do normalnej soli, którą używamy, wymieszamy i tą sól używamy do przypraw, rozumiemy? A tą sobie na później trzymamy. I znowu, jak nam się skończy, to znowu trochę dosypujemy tej do nowego kilograma, wymieszamy. To już nie jest egzorcyzmowana sól, tylko do użytku z dodatkiem egzorcyzmowanej. Jeżeli w domach jest, jak coś tam się dzieje, to tak jak mówiłem, poświęcić ten dom, poświęcić tą wodę używamy, oleju tak samo. Dolewamy do normalnego troszeczkę i wtedy, jeżeli coś, jakieś praktyki pogańskie były odprawiane, czy nad jedzeniem, czy nad czymśkolwiek, to jest błogosławieństwo, które oczyszcza. I błogosławcie potrawy, które spożywacie. Wszystko błogosławcie, dlatego że chrześcijanie mają moc. Krzyż zrobiony nad jedzeniem to jest egzorcyzm też. Podstawowy znak, nie? Dzięki któremu właśnie robimy znak krzyża. Jak matka do mnie zadzwoniła, że dzieckiem coś się dzieje, maleńkim dzieckiem, 3 latka miał chłopczyk, w nocy o 3 wyrzucało go coś do góry i takie ryki wydawał jak jakieś zwierzę. Nagrali mi go na telefonie komórkowym, ja widzę, ja mówię, chwyć go i zrób mu znak krzyża na czole, nie? Ale tak świadomie, synku, niech cię chroni znak krzyża w imię ojca i syna. I ona mi nie da rady, bo on się mnie boi. Chwyć go na siłę i zrób mu znak krzyża. I ona go chwyciła, dzwoni do mnie, proszę księdza, zrobiłam znak krzyża, jak ręką. Natychmiast zasnął. W jednej chwili na rękach moich zasnął. Mówię, no to przyprowadź, pomodlimy się, bo nie wiem, co to jest. No. Namaściliśmy, pomodliliśmy się. Jak ten dziecko się modliło, jak rączki składało do modlitwy, to mi się płakać chciało. Ja potem dopiero do tych rodziców mówię, wy mi powiedzcie, co wy wyrabiacie? Przecież chłopczyk jest cudowny. To coś z wami jest nie tak. Jak ich nacząsnąłem? No ja, no. Wiara jak aniołek na karawanie. No, może być, ale nie musi. No, karawan i bez aniołka pojedzie, nie? Na pamiętasz, tak. No. Znaczy, to jest tak, a co wiecie, no chrześcijanie, mentalność, chrześcijanie, ale już światopogląd niechrześcijański. To już jest właśnie pogaństwo, nie? To co mówimy, wierzą, ale już po swojemu, nie? Już sakramenty święte, Kościół i tak dalej. A więc używamy znaku krzyża, błogosławimy. A nie tylko krzyżykujemy, ale niech cię chroni znak krzyża. Wypowiedzieć tą formułę, to wolitywnie pragniesz, że niech cię prowadzi Bóg w imię Ojca i Syna, albo niech cię błogosławi w imię Ojca i Syna. To jest błogosławieństwo rodzicielskie.